Proceder gigantyczny, słyszą Państwo. Zwalczać ten proceder. Już tam te reklamy, to już małe piwo, ale też na reklamach to powinna oddzielna stacja zarabiać. Ale miliardy złotych, proszę sobie wyobrazić, ile ludzi poszło na bruk. Potem ludzie przekreślone mieli, ci wyrzuceni, przekreślone życie. Podczas gdy jakiś dziad się bogacił, mieszkania sprzedawał. Proszę bardzo, kraj dziadów. Jeden drugiego wypycha, jeden drugiego spycha. Machniętych dziadów. Proszę bardzo. I zarabiaj na reklamie. I zarabiaj. I państwo jest właściwie bezbronne wobec tego procederu. Przez cały lat. Rok w rok te pieniądze były wyciągane i dzisiaj, kiedy doszło do dyskusji przy okazji naszej ustawy, tak, odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie, dlatego sięgnij po suplement. Proszę bardzo. Witaminer Senior zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą. Zaraz przełączymy dziada. W ogóle konstrukcja tego przestępstwa jest specyficzna, ponieważ to jest przestępstwo umyślne. A więc ktoś musi chcieć wyłudzić się pieniądze, i to gigantyczne pieniądze, albo co najmniej, licząc się z możliwością wyłudzenia, powinien się na to godzić, a więc zamiar ewentualny, a więc zamiarze bezpośrednim bądź ewentualnym. Ktoś musi chcieć tego, więc nie dotyka to ludzi, którzy na przykład pomylą się na fakturze, czy przedsiębiorców, którzy pomylą się. No, błądzić jest rzeczą ludzką. Wiadomo, że jak ktoś prowadzi obrót duży, no to zdarzają się takie sytuacje. Tutaj mówimy o bardzo szczególnej, specyficznej konstrukcji wyłudzeniu. Ktoś musi chcieć bądź godzić się na to. To jest bardzo ważna rzecz, którą należy zaznaczyć. I teraz to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest istotna, do tej pory, kiedy mieliśmy podejrzenia, że jest wyłudzenie VAT-u na dużą skalę, że chodzi o duże środki pieniężne, no to tak naprawdę, jeżeli sprawa się toczyła przed sądem na przykład, to trzeba było postępowanie zawiesić i sprawa była kierowana do organu podatkowego, który dokładnie określał, jakie jest uszczuplenie w budżecie państwa, czyli ile tak naprawdę wyjęto należności publiczno-prawnych z budżetu państwa, czyli to, co nie powinno być wydane, to zostało wydane albo nie wpłynęło. I to oznaczało, że takie postępowanie toczyło się kilka miesięcy, a czasami kilka lat. Więc jeżeli miał być co do złotówki wszystko obliczone, a sąd miał dostać to na stół, no to musiał czekać bardzo długo. Oczywiście państwo wiedzą, co to znaczy z drugiej strony, kiedy mamy do czynienia z takim przeciwnikiem jak zorganizowane grupy przestępcze. No w ciągu kilku miesięcy to już dawno ten majątek się rozpływał. No był wyprowadzany po prostu z Polski i tak naprawdę nie można było tych pieniędzy odzyskać. Więc dzisiaj wprowadzamy inną zasadę. To, co jest na fakturze, a więc wartość towaru bądź wartość usługi, jeżeli przekracza 5 milionów złotych, bez względu na to, jakie było uszczuplenie rzeczywiste w majątku Skarbu Państwa, to wówczas, jeżeli rzeczywiście dojdzie do przestępstwa przeciwko dokumentom, bo to jest przestępstwo przeciwko dokumentom, to sąd będzie mógł zastosować kwalifikowaną postać tutaj kary. Ten wymiar będzie się wahał od 3, będzie mógł być wymierzony od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Jeżeli natomiast przekroczy 10 milionów złotych, to od 5 lat pozbawienia wolności do 15 lat pozbawienia wolności, albo, i tu najbardziej to ubodło opozycję, że taka kara się pojawiła, 25 lat pozbawienia wolności. To jest bardzo wysoka kara, natomiast my musimy zwalczyć ten proceder. To nie jest proceder prowadzony przez uczciwych przedsiębiorców, tylko przez gangi, zorganizowane grupy, często o charakterze międzynarodowym. Z nimi trzeba naprawdę wielkich nakładów i niezwykłych instrumentów, żeby zwalczyć tego rodzaju przestępczość. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, a mianowicie zarzucano nam, dlaczego 25 lat pozbawienia wolności? Ano dlatego, szanowni państwo, że w wielu innych krajach europejskich po prostu nie ma takiego Eldorado. Zorganizowane grupy przestępcze nie wyciągają z budżetu takich pieniędzy, bo systemowo to jest wszystko zablokowane. My pracujemy nad uszczelnieniem systemu, a kara 25 lat pozbawienia wolności może grozić także i chociażby osobie, która fałszuje banknot 10-złotowy. To jest artykuł 310 kodeksu karnego, jeżeli ktoś nawet dla siebie, bez zamiaru wprowadzenia tego banknotu do obrotu, na przykład fałszuje banknot, to również grozi mu taka kara. Także
bardzo wysokie sankcje, ale pamiętajmy, walczymy z bardzo poważną przestępczością, bardzo groźną, która jest wymierzona w fundamenty państwa. Z jednej strony opozycja totalna krytykuje tę nowelizację, ale z drugiej strony też widzimy, jak od 2007 roku, kiedy Platforma Obywatelska wraz z PSL-em doszła do władzy, systematycznie rósł ubytek w dochodach państwa na skutek wyłudzania VAT-u. W 2007 roku to było 8 miliardów złotych, w 2015 już 53 miliardy, a więc praktycznie deficyt budżetowy. Czy jedno z drugim, panie ministrze, też można powiązać? Bo państwo PO-PSL-u było nieskuteczne z tym VAT-owskim Eldorado, jak pan mówi, w walce z tymi wyłudzeniami. Produkowano puste faktury. Budżet państwa na tym cierpiał, czyli budżet nas wszystkich. A z drugiej strony, kiedy próbuje się uszczelnić, no to mówią, no nie bardzo, może inaczej, może w ogóle. I jak pan minister na to patrzy? No, to co opozycja dzisiaj prezentuje w czasie chociażby dyskusji nad tym projektem, to jest właściwie to samo, co widzieliśmy przez 8 lat. No, przez 8 lat bardzo ciekawa rzecz. Rosła polska gospodarka, czyli był wzrost gospodarczy, a niestety VAT-u nie spływało tyle należności z VAT-u. No, powinno to być proporcjonalne, a tak nie było. To moim zdaniem powinno być sprawdzone, to będzie sprawdzone przez służby, tak sądzę. Chodzi o to właśnie, o czym mówił, o ten proceder, o którym mówił ojciec, te puste faktury VAT-owskie i rzeczywiście wielkie pieniądze wyłudzane. Nie zmieniono systemu, na przykład kodeks karny skarbowy był głównym instrumentem, do dzisiaj jest jeszcze, walki z przestępcami, no to proszę sobie wyobrazić, to jest taki artykuł 62 w tym kodeksie karnym skarbowym, gdzie rzeczywiście najpierw trzeba obliczyć, jaka była rzeczywista strata w budżecie państwa, no to jest pierwsza rzecz, a potem walczono na przykład grzywną, ograniczeniem wolności, stawkami grzywny, niewielkimi w sumie, gdzie przestępcy wyłudzali na przykład miliony złotych, a za to im groziło kilka do kilkudziesięciu tysięcy złotych kary. No przecież to śmiech na fali, no po prostu, przepraszam, ale jeżeli chcemy zbudować silne państwo, to musimy stworzyć zupełnie nowe instrumentarium, a więc już nie kodeks skarbowy, ale kodeks karny, to jest pierwsza rzecz. Sprawa druga, bardzo represyjne prawo, to jest druga rzecz. Trzecia, to jest sprawa uszczelnienia systemu, to jest tutaj bardzo ważna administracja podatkowa, to jest niezwykle istotna sprawa. Oczywiście też uderzamy w tak zwaną solidarność grup przestępczych, bo przewidujemy w tej naszej ustawie możliwość stosowania podsłuchów, nie tylko procesowych, ale także wcześniej, na przykład na poziomie jeszcze postępowań przedsądowych. To jest konieczne. Chodzi o rozbijanie właśnie tej solidarności. Mamy do czynienia z karuzelami podatkowymi. Czasami nie wiadomo, gdzie się cały proceder zaczyna, gdzie się kończy, kto jest po drodze słupem. Czasami ci, którzy są słupami, w ogóle nie wiedzą, że są tymi słupami. To jest bardzo poważna przestępczość, gdzie no tutaj całe państwo musi walczyć. Naprawdę bardzo dobrze wyspecjalizowani sędziowie, prokuratorzy, ale muszą mieć także w tle dobre instrumentarium. Dlatego nie kodeks karny skarbowy, a kodeks karny. No i oczywiście są sytuacje, bo zdarza się, że na przykład to uszczuplenie w majątku państwa będzie znacznie mniejsze niż ta wartość towaru czy usługi, która jest na fakturze, więc przewidujemy wypadki mniejszej wagi, to jest raz. Przewidujemy możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet możliwość odstąpienia od wymierzenia kary. My uderzamy w solidarność grup przestępczych. I jeszcze raz, bardzo wyraźnie chcę na antenie Radia Maryja to podkreślić. To nie jest wymierzone w polskich, w jakichkolwiek przedsiębiorców uczciwie działających. To jest wymierzone w zorganizowane grupy przestępcze i sądzę, że jeżeli chcemy finansować dobre społecznie projekty, to musimy też uszczelniać system podatkowy. W tym roku z uszczelniania systemu mamy więcej kilkanaście miliardów złotych. Zobaczymy w poprzednim roku. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, za kilka miesięcy, ale sądzę, że pojawia się zupełnie nowa ustawa i przestępcy mają czego się bać. Panie ministrze, z jednej strony mówi pan, że chcą państwo rozbić solidarność grup przestępczych, ale mamy też wymiar sprawiedliwości, który jest pewnym problemem w Polsce. Środowiska sędziowskie no, też są mocno solidarne po to, żeby zachować status quo, żeby, cytując, było tak jak było, że pozostają w dużej mierze głuche na oczekiwania społeczne. Zresztą wymiar sprawiedliwości przez Polaków jest
jest bardzo krytykowany. Państwo chcą zmienić sądownictwo, chcą wprowadzić zmiany ustawowe reformujące sądownictwo. Dzisiaj członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zbierają się na nadzwyczajnym posiedzeniu, by omówić najnowszą wersję projektu noweli ustawy o KRS-ie, a rzecznik KRS-u sędzia Waldemar Żurek już stwierdza, że projekt jest najeżony niekonstytucyjnymi przepisami. No tak, to co ojciec powiedział na początku, chcemy zmienić to, co nie było zmieniane przez wiele lat, dokładnie powiem 27 lat. Ta trzecia władza, władza sądownicza, tak naprawdę nie przeszła takiej gruntownej reformy i dzisiaj, kiedy kładziemy na stół projekt reformujący sądownictwo polskie, no to podnosi się awantura ogromna. Dzisiaj rzeczywiście spotykają się przedstawiciele władzy sądowniczej, m.in. Krajowa Rada Sądownictwa na nadzwyczajnym posiedzeniu. Już nas krytykuje za to, że chcemy reformować wymiar sprawiedliwości, przyjmując, że to jest atak na niezależność czy też niezawisłość sędziowską, czy niezależność sądów. Otóż chcę powiedzieć, że tak, no, ja jestem ministrem, wiceministrem od 9 miesięcy i muszę powiedzieć, że nadzoruję taki wydział, który zajmuje się skargami i wnioskami obywateli. I muszę ojcu powiedzieć i państwu powiedzieć, że warto by było zorganizować wycieczkę dla przedstawicieli opozycji, a być może nawet dla przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa do tego wydziału, żeby zobaczyli, jakie skargi wpływają od obywateli, jaka jest ilość tych skarg. To jest nieprawdopodobne. Rok do roku prawie 100% wzrosła ilość skarg na sądy i na sędziów. Czasami naprawdę sprawy są nieprawdopodobne w tych dokumentach. Obywatele się skarżą. Tak jak ojciec powiedział, zaufanie do wymiaru sprawiedliwości nie jest na najwyższym poziomie. Natomiast no, jak ma dobrze funkcjonować wymiar sprawiedliwości, kiedy w Polsce jest ponad 10 tysięcy sędziów, a 40% spośród nich nie zajmuje się orzekaniem. 40% spośród nich to są przewodniczący wydziałów, prezesi, to są wizytatorzy, kontrolują kolegów. 40% sędziów. No to jak ma dobrze funkcjonować polski wymiar sprawiedliwości? Czasami w mediach spotykam się z takim zdaniem, że jest za mało sędziów. No, proszę państwa, w Polsce jest ponad 10 tysięcy sędziów. Jest tylko jeden kraj w Europie, gdzie jest większa liczba sędziów. To są Niemcy. To są Niemcy, gdzie jest prawie 20 tysięcy sędziów, ale na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce jest większa liczba sędziów. Natomiast to jest jedna rzecz. Natomiast w Polsce jest na przykład zdecydowanie więcej sędziów niż w Hiszpanii. W Hiszpanii jest 50% mniej sędziów niż w Polsce. Kraje są dosyć porównywalne, można powiedzieć. We Francji 30% mniej. W Anglii, szanowni państwo, jest 5 razy mniej sędziów niż w Polsce. No to należałoby się zastanowić, co zrobić. Jest dyskusja o niezależności, no ale to też jest taka dyskusja czasami, która jest nie na miejscu, dlatego że patrzymy na systemy, które funkcjonują w innych krajach. Na przykład Dania, system, który funkcjonuje, proszę państwa, 200 lat. Tam monarcha nominuje sędziego, ale na wniosek ministra sprawiedliwości, 200 lat. Szwecja, tutaj z kolei minister sprawiedliwości przedstawia monarchę do nominacji sędziego. Niemcy, powołuje się sędziów na wniosek również ministra federalnego. Podobna sytuacja jest w Austrii. No, jest parę krajów, no należy sobie postawić takie pytanie, czy też Hiszpania, gdzie funkcjonują tak zwane kortezy, no bardzo podobny system, który u nas funkcjonuje, czy tam w takim razie nie ma trójpodziału władzy, czy tam ta władza nie jest niezależna, tylko w Polsce ma taki atrybut. No to jest całkowita nieprawda. Źle funkcjonują sądy. Funkcjonują zbyt długo trwają sprawy. W Polsce się średnio czeka 8-9 miesięcy na wyznaczenie rozprawy. Sędziowie są obciążeni, no to jest też prawda z drugiej strony. Trzeba ten nawis znieść, ale tu, żeby znieść nawis, właśnie służą temu te nasze reformy, między innymi. My dyskutujemy chociażby o tym, żeby przenieść te najtrudniejsze, te sprawy o najmniejszym kalibrze, najmniejszej wadze, żeby kto inny się zajmował tym. Rozmawialiśmy na temat tak zwanych sędziów pokoju. Sędziowie pokoju, oni funkcjonowali w okresie II Rzeczpospolitej, w okresie międzywojennym w Polsce, na poziomie sądów grodzkich. Była taka instytucja. Warto rozważyć. W kilku krajach Unii Europejskiej funkcjonuje. No dzisiaj położyliśmy na stół dwa projekty. Pierwszy o Krajowej Radzie Sądownictwa i drugi o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Krajowa Rada Sądownictwa, proszę państwa, ona funkcjonuje w Polsce od 1989 roku. I chcę państwu powiedzieć, że tam jest 70% sędziów, 30% nie sędziów, można powiedzieć także polityków, bo cztery osoby są wybierane przez posłów, dwóch przez senatorów, przedstawiciel pana prezydenta, jest minister sprawiedliwości, 25 osób. W
każdym razie chcę powiedzieć, że ta Krajowa Rada Sądownictwa powinna również przejść proces demokratyzacji zewnętrznej. Przez 25 lat, proszę sobie wyobrazić, pomimo tego, że powinna być reprezentacja całych, wszystkich sądów powszechnych. Było zaledwie dwóch sędziów sądów rejonowych. No to tak to funkcjonowało. My dzisiaj mówimy inaczej. Trzeba stworzyć dwa zgromadzenia. Jedno tak zwane polityczne i drugie zgromadzenie, szanowni państwo, gdzie będą wybierani sędziowie przez parlament. Więc tak jak jest przewidziana procedura na przykład do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie stowarzyszenia sędziowskie będą przedstawiały swoich kandydatów, a następnie będziemy przechodzili cały proces przez parlament i następnie będą przedstawiane osoby, które będą przedstawiane przez zgromadzenie, to drugie zgromadzenie trzeba będzie doprowadzić do sytuacji, w której uchwały jednego i drugiego zgromadzenia, więc tego politycznego i tego drugiego sędziowskiego, można powiedzieć, będą takie same. Jeżeli będą sprzeczne uchwały, no to wówczas nie będą przedstawione na przykład kandydatury na sędziów. Będą przedstawiane dwie kandydatury co najmniej, a nie jedna kandydatura, tak jak jest w tej chwili panu prezydentowi. A więc to zgromadzenie polityczne będzie i zgromadzenie sędziowskie, ale sędziowskie to znaczy przejdzie pełną procedurę demokratyczną, czyli od stowarzyszeń sędziowskich, aż po wybór parlamentu, aż po zgromadzenie to drugie, zgromadzenie Krajowej Rady Sądowniczej. No, mam nadzieję, że to będzie rzeczywista demokracja i rzeczywista niezależność. I na koniec jeszcze jedna sprawa, ta bardzo świeża z dzisiejszego poranka. CBA zatrzymało 5 osób w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie. Pamiętamy, jak na jesieni Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecywała specjalny audyt, wyłonienie audytora, który do dna wyjaśniłby całą sprawę. Tego audytora nie udało się i nie uda się wyłonić. Tymczasem prokuratura krajowa informuje, że wśród zatrzymanych jest znany warszawski adwokat Robert N., a także były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Jakub R., zaufany urzędnik Hanny Gronkiewicz-Waltz, rodzice byłego urzędnika Wojciech R. i Alina D., a także Marcin L. Jaki dalszy ciąg będzie miała sprawa reprywatyzacji? Czy miasto coś jeszcze pana zdaniem zrobi? Z drugiej strony mamy działania CBA i prokuratury. No i z trzeciej strony zapowiadana komisja weryfikacyjna. No tak, no ja nie mogę powiedzieć nic za miasto, czy miasta, bo przez ten proceder nie tylko w samej Warszawie, ale w różnych miastach miał miejsce niestety przez wiele lat dzika reprywatyzacja. Ja mogę powiedzieć bardziej za Ministerstwo Sprawiedliwości i powiem tak, no przecież my sygnalizowaliśmy wiele miesięcy temu, że zrobimy porządek z tym, co przez wiele lat nie było dotykane, było zamiatane pod dywan. Ja przypomnę, kiedy był audyt zlecony przez ministra Zbigniewa Ziobro, prokuratora generalnego, kilka miesięcy temu, to nagle się okazało, że znaczna część postępowań, gdzie odmawiano wszczęcia, umarzano postępowania, gdzie tak naprawdę nie powinny być wydawane takie postanowienia. My podjęliśmy te postanowienia, te postępowania. Dzisiaj w skali kraju prowadzonych jest ponad 100 śledztw. Są 3 zespoły śledcze, dzięki zmianom w ustawie o prokuraturze, które zajmują się tymi sprawami. Między innymi właśnie ta sprawa dzisiejsza, gdzie nadzoruje ją prokuratura regionalna we Wrocławiu. To jest jeden z zespołów śledczych. Należy się spodziewać, że będziemy szli konsekwentnie tą drogą dalej. To nie jest kwestia 5 osób, to jest problem dotyczący wielu osób. Natomiast no, krok po kroku będziemy teraz czynili. Współpraca służb i prokuratury dobra. I mam nadzieję, że tutaj no, sprawiedliwości stanie się zadość, bo nie może być tak, szanowni państwo, jak się działo przez całe lata, że ktoś sobie kupował roszczenia za kilkadziesiąt złotych, sprzedawał je za kilka milionów. Państwo działało jak działało. No przecież prokuratura w czasach Platformy była tak bardzo niezależna, że w ogóle albo nie podejmowała tych spraw, albo umarzała. Tak jakby problemu nie chciano zauważyć. A to problem dotyczący wielu, wielu ludzi, tysięcy ludzi, którzy byli wyrzucani na bruk. Ojciec powiedział o tym rozwiązaniu systemowym, tak? Pracujemy w parlamencie w tej chwili nad ustawą dotyczącą komisji weryfikacyjnej. Pracuje mój kolega, przede wszystkim odpowiedzialny za to, pan Patryk Jaki, pan wiceminister Jaki, pod nadzorem Zbigniewa Ziobro, naszego szefa. Chcę powiedzieć tutaj, że jeszcze
jesteśmy powoli już na ukończeniu prac legislacyjnych w parlamencie. W tej chwili toczy się dyskusja. Mam nadzieję, że ta komisja szybko weryfikacyjna powstanie i powiem jeszcze raz to zdanie. Sprawiedliwości stanie się zadość. Złodziej ma siedzieć tam, gdzie jest jego miejsce, a sprawiedliwość musi być w Polsce i wszyscy muszą być równi wobec prawa. Tak jak to konstytucja mówi. Także dzisiaj jeden z pierwszych aktów na kolejne, myślę, trzeba poczekać. Bardzo dziękuję. Wiceminister Sprawiedliwości, pan minister Michał Wójcik, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna, kolor wiara, serca naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polski, mógł nazywa. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. To ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polski, mógł nazywa. Mieć albo być, pytania dwa. Aktualności dnia, pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Szczęść Boże. Panie doktorze, krakowski oddział IPN-u upublicznił bazę danych załogi SS niemieckiego obozu KL Auschwitz. Liczy ona około 8,5 tysiąca nazwisk SS-manów pracujących w obozie od czasu jego powstania do likwidacji. W wykazie oprócz nazwisk obozowych funkcjonariuszy znajdują się także inne dane personalne, m.in. data, miejsce urodzenia, wykształcenie i obywatelstwo. Ostatnio byliśmy świadkami także określeń, które fałszują historię i które, co ciekawe, najczęściej pojawiają się właśnie w Niemczech, polskie obozy zagłady. Jak pan ocenia ruch IPN-u i, no i to, co znajduje się na tej liście nazwisk? No, jestem pełen uznania dla działalności Instytutu Pamięci Narodowej pod kierownictwem mojego przyjaciela z dawnych krakowskich lat, doktora Jarosława Szarka, którzy bardzo rzetelnie, jego podwładni i bardzo szczegółowo ujawniają pewne nieznane fakty z historii. Jak pisał Czesław Miłosz, spisane będą czyny i rozmowy. I w tym przypadku to już tylko o to chodzi, bo przecież tych ludzi nie będzie się pociągać do odpowiedzialności karnej, no poza wyjątkami. Jak wiemy, niektóre sądy niemieckie jeszcze stawiają pewnych SS-manów i funkcjonariuszy III Rzeszy przed sądem, ale generalnie rzecz biorąc, to już jest tylko i wyłącznie kwestia pewnej wiedzy historycznej i byłoby dobrze, żebyśmy się dowiedzieli, my, Polacy, ale również Niemcy,
kto co robił w okresie III Rzeszy. Bo jest bardzo często taka lansowana fałszywa teza, że większość Niemców w latach 1933-45, czyli od momentu dojścia Hitlera do władzy na mocy demokratycznych wyborów aż po kres III Rzeszy, było zdecydowanie przeciwnych jego polityce. To nieprawda. Zdecydowana większość Niemców wręcz odwrotnie popierała partię hitlerowską, NSDAP, popierała podboje hitlerowskie i nie miała nic przeciwko temu, chociaż wtedy ta wiedza jeszcze nie była powszechna, że w imię tej ideologii dokonywano aktów ludobójstwa na Żydach, na Polakach, na Cyganach i na wielu innych narodach. To jest bardzo ważnym zadaniem Instytutu Pamięci Narodowej, aby dzisiaj tę prawdę w sposób bezemocjonalny, chłodny, rzetelny, zgodny z warsztatem historycznym przywoływać i publikować. I tak samo, jak ojciec zaznaczył, jest ważną rzeczą, abyśmy mówili wprost i wyraźnie i podkreślali to na całym świecie, we wszystkich mediach, które często używają błędnych określeń polskie obozy śmierci czy zagłady, że były to niemieckie obozy zagłady. Ja mówię to bardzo wyraźnie. Niemieckie, a nie nazistowskie, aczkolwiek były i takie, ale naziści to przecież byli głównie Niemcy. Oczywiście nie wszyscy Niemcy byli nazistami i nie wszyscy naziści byli Niemcami, ale dla nas się jednak to zdecydowanie kojarzy i ja zawsze taki przytaczam przykład, że przecież w tramwajach, które jeździły po Warszawie i po innych miastach pod okupacją niemiecką w okresie II wojny światowej, nie było napisów Nur für Nazi, tylko Nur für Deutsche, a więc to Niemcy, a nie jacyś dziwni naziści, kosmici wręcz, są odpowiedzialni za zbrodnie popełniane na terenie państw podbitych, a zwłaszcza na terenie Polski, a zwłaszcza na Żydach, których specjalnie mordowano na terenie II Rzeczypospolitej z dwóch powodów. Raz, że było to bardzo wygodnie komunikacyjnie, a po drugie, ponieważ wiadomo było, że przed wojną był antysemityzm ekonomiczny, podkreślam to wyraźnie, ekonomiczny, nie polityczny, tylko ekonomiczny w Polsce, w związku z tym można byłoby powiedzieć, że Polacy są współsprawcami Holokaustu. I z tą fałszywą wiedzą, z tym zakłamaniem historycznym w znakomity sposób walczy Instytut Pamięci Narodowej pod kierownictwem pana doktora Jarosława Szarka. Panie doktorze, a te wszystkie enuncjacje prasowe, które pojawiają się szczególnie w Niemczech, ale, no, ale także i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych przecież mieliśmy... I mieliśmy w Stanach Zjednoczonych do czynienia, że nawet prezydent Obama to powiedział, szef FBI to powiedział. Czy jesteśmy w stanie przebić się przez tego typu narrację, która no, od dłuższego czasu już występuje w przeróżnych mediach? Co ciekawe także, opozycja radykalna w Polsce krzyczy na Europę Zachodnią, że odradza się w Polsce faszyzm, co wpisywałoby się tak naprawdę w te teorie, które wymyślono w dawnym RFN-ie, żeby wybielić Niemcy z odpowiedzialności za II wojnę światową, za Holokaust, za niemieckie obozy śmierci. Poruszyło się kilka bardzo ważnych wątków. Po kolei, to co mówi dzisiejsza opozycja, rozbita, skłócona i marna, generalnie rzecz biorąc, nie ma większego znaczenia, bo są to generalnie rzecz biorąc ludzie, którzy na temat historii nie mają zielonego pojęcia, co wielokrotnie udowadniał Ryszard Petru, a ostatnio no, to już jest wręcz skandalem, że były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ale zawodowy historyk, Bronisław Komorowski, w rozmowie w jednej ze stacji telewizyjnych na pytanie o ludobójstwo ukraińskie mówi, ale to było bardzo dawno, czyli to jest nieważne. Więc to jest stosunek dzisiejszej opozycji do naszej historii. Druga kwestia, jaką ojciec poruszył, czy jesteśmy w stanie się przebić. Ja głęboko wierzę, że nie jesteśmy, pod warunkiem, że takim znakomitym inicjatywą społecznym, oddolnym, jak Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniu Macieja Świerskiego, jak Stowarzyszenie Pro Patria mecenasa Lecha Opary, które prowadzi w imieniu byłego więźnia obozu niemieckiego Auschwitz-Birkenau Karola Sendery sprawę przeciwko stacji telewizyjnej niemieckiej ZDF, która nadała ten słynny serial niesławnej pamięci nasze matki, nasi ojcowie,
że tym instytucjom społecznym będzie pomagać polskie państwo, że będą przyjęte odpowiednie ustawy nakazujące karać kłamstwa dotyczące polskich obozów śmierci, że będzie to po prostu ustawowo zabronione. I wiem, że pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro w zdecydowany sposób na ten temat się wypowiadał, podobnie jak prowadzący w jego imieniu tę sprawę pan wiceminister Patryk Jaki. Jeżeli cały majestat polskiego państwa będzie zaangażowany w to, aby reagować na każdy przypadek użycia takiego kłamliwego, haniebnego dla Polski sformułowania polskie obozy koncentracyjne czy polskie obozy śmierci w jakiejkolwiek prasie i innych mediach zachodnioeuropejskich czy amerykańskich, to wtedy odniesiemy sukces. Po trzecie, z tego co ojciec mówił, to co powiedział kiedyś prezydent Obama czy szef FBI, ja uważam, że to nie jest jakaś z ich strony zła wola, to znaczy chęć obarczenia Polaków współodpowiedzialnością za Holokaust. To jest niestety taka typowo amerykańska, kiepska edukacja historyczna. Oni gdzieś usłyszeli polski obóz zagłady, wiedzieli, że jest to niemiecki obóz na terytorium Polski, ale tak mi się to pojęcie niestety błędne wryło w świadomość, że używają go w dalszym ciągu. I w momencie, kiedy polskie ambasady, polskie konsulaty, polskie instytuty kultury wspomagane przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz przez ustawy sejmowe będzie zwalczać tego typu określenia, to wtedy mamy szansę na odniesienie pewnego sukcesu. I mam również nadzieję, że pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zdecyduje się również jakby w drugą stronę zadziałać, to znaczy zdelegalizować, o co od dawna zabiega Porozumienie Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie, istniejącą nadal w Polsce, to jest rzecz niewiarygodna, ale zarejestrowaną w 2002 czy 2004 roku Komunistyczną Partię Polski. To jest jakby rewers tej sprawy. Z jednej strony mamy kłamstwa na temat współudziału Polaków w Holokauście, a z drugiej strony w Polsce niepodległej istnieje Komunistyczna Partia Polski, która chlubi się sierpem i młotem i przynależnością do międzynarodówki komunistycznej. No, my byliśmy jako Polacy mocno naciskani przez dwa totalitaryzmy XX wieku. Przez niemiecki nazizm i przez sowiecki komunizm. I my musimy po prostu zdecydowanie i jasno, tak jak to ojciec powiedział, przeciwstawiać się temu nie tylko z oddolnej społecznej inicjatywy, choć ona jest bardzo cenna, bo wskazuje kierunki działania, ale to również winno robić państwo. Za czasów rządu PO i PSL absolutnie to nie było realizowane, było to lekceważone, było to traktowane jako dziesiąta woda po kisielu i te właśnie słowa prezydenta Komorowskiego o wołyńskim ludobójstwie na Polakach dokonanym przez Ukraińców, ale to było dawno, to znaczy kogo to obchodzi, to jest nieważne, były przesłanką polityki historycznej. Dzisiaj, kiedy politykę historyczną realizują ludzie doskonale rozumiejący, czym jest polska racja stanu, czym są narodowe imponderabilia, ludzie, dla których bohaterami są żołnierze niezłomni, którzy walczyli z oboma totalitaryzmami, kiedy ci żołnierze niezłomni mogą wreszcie ubrać mundury i występować w nich i być honorowani przez żołnierzy Wojska Polskiego, kiedy odbiera się stopnie generalskie generałom Jaruzelskiemu i Kiszczakowi, a jednocześnie mianuje się na stopień generalski pośmiertnie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, to w tej Polsce jest nadzieja, że my nie tylko wewnętrznie, ale również i na zewnątrz będziemy w stanie zadbać o nasze dobre imię. Bo nie ma się co łudzić. Dzisiaj potęgą w całym świecie nie tyle są politycy, to są media. Jeżeli my nie zdołamy w największych światowych mediach utrwalić schematu niemieckie obozy koncentracyjne, niemieckie obozy śmierci, niemieckie obozy zakłady, komunistyczne łagry, a nie nazistowskie, to wtedy poniesiemy porażkę. Ja mam nadzieję, że nasze obecne władze zrobią wszystko, aby tej porażki nie ponieść. Dziękuję bardzo. Pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Oh,
były ambasador Polski przy Unii Europejskiej, ambasador tytularny, pan Dariusz Sopków, nasz gość. Witam serdecznie, panie ambasadorze, szczęść Boże. Ojcu, szczęść Boże, radio słuchaczom. Panie ambasadorze, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, podejmuje pierwsze decyzje na świecie. Już okrzyknięty jest rasistą, tak pisze m.in. prasa niemiecka. No, chodzi m.in. o wizy, o zakaz wstępu dla niektórych imigrantów, którzy no, nawet już znaleźli się czy na lotniskach, czy na pokładzie linii lotniczych. Tutaj Donald Trump jest bardzo zdecydowany. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia te pierwsze posunięcia Donalda Trumpa, pierwsze rozmowy, odwiedziny Theresy May, premiera Wielkiej Brytanii, no ale także telefoniczne rozmowy, które odbywa z poszczególnymi głowami państw czy premierami, jak choćby niedawno także z kanclerz Angelą Merkel? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że to, co robi pan Donald Trump w ciągu pierwszego tygodnia swojego urzędowania, dlatego że przypomnijmy, ubiegły poniedziałek był pierwszym dniem pracy normalnej, byśmy powiedzieli, po zaprzysiężeniu 21 stycznia, więc pan Donald Trump po prostu realizuje to, co obiecał. I to jest jak gdyby wytłumaczenie przede wszystkim jego kroków. Jest to jeden z nielicznych polityków na świecie, który po objęciu władzy robi to, co dokładnie obiecał w czasie kampanii wyborczej. I trzeba tak na ten problem patrzeć. Nie trzeba patrzeć tak, że pan Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, robi rzeczy kontrowersyjne w oczach gazet niemieckich. Na szczęście to nie gazety niemieckie głosowały na pana Donalda Trumpa. On nigdy się o te względy gazet niemieckich nie ubiegał. Na pana Donalda Trumpa głosowali obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki. I ci obywatele wyraźnie powiedzieli, jakiego chcą mieć prezydenta, jakie hasła popierają. Zresztą w czasie kampanii prezydenckiej to jego sztab wyborczy, teraz wychodzą właśnie różne takie ciekawe opinie członków sztabu wyborczego. W sztabie wyborczym w kampanii kandydata prezydenta Trumpa było bardzo wielu Amerykanów polskiego pochodzenia. To warto też tą rzecz zaznaczyć. I tam bardzo wyraźnie mówiono, do kogo oni się odwoływali, do jakiego elektoratu, do jakich Amerykanów, do jakich haseł, które były zaniedbane. I okazało się, że takich ludzi jest większość. Że większość ludzi w Stanach Zjednoczonych nie znajdowała swojego kandydata na prezydenta, prócz pana Donalda Trumpa. I teraz pan Trump, tak jak mówię, on po prostu realizuje swój program. Jedyny zarzut, w cudzysłowie zarzut, jaki mogą postawić postdemokratyczni czy postprawdziwi, jak to się mówi często dzisiaj, politycy, to jest to, że on tak szybko realizuje swoje obietnice wyborcze, dlatego że my doskonale wiemy, że standardem w Europie, szczególnie w Europie Zachodniej, jest to, że po dojściu do władzy nie realizuje się swoich obietnic wyborczych, a już na pewno nie tak szybko. Tutaj zwracam uwagę na rzecz bardzo ciekawą, że ten nurt, nazwijmy to, otrzeźwienia klasy politycznej i powrotu do klasycznej demokracji, on po raz pierwszy w XXI wieku zaczął się w Europie Wschodniej, a mianowicie w Warszawie i w Budapeszcie. W zależności od tego, jakie kryterium przyjdziemy, można powiedzieć, że w Budapeszcie i Warszawie, ale raczej w Warszawie 2005 rok. Też nikt nie stawiał na zwycięzców, którzy odwoływali się do haseł niepopularnych. Później pan Orban, później znowu rządy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. I przypomnijmy hasło prezydenta Dudy, który mówił, że jeżeli w ciągu pierwszych lat nie wykonam swoich haseł wyborczych, to podaje się do dymisji. I przecież myśmy mieli od razu po dojściu PiSu do władzy wyjście z hasłem 500+, teraz mieszkanie plus, różnego typu podstawowe obniżenie wieku emerytalnego, rzeczy, które powiedzmy sobie szczerze, inne rządy by nie realizowały. W przypadku rządu PO, ja przepraszam, muszę o tym powiedzieć, zanim wytłumaczymy, co się dzieje w Ameryce, bo to jest ważne dla zrozumienia mechanizmu, gdyż mechanizmy w Ameryce są takie same jak w Polsce, w grubsza rzecz biorąc, i łatwiej je wtedy zrozumieć. PO nic nie mówiła o wieku emerytalnym, natomiast jak wygrała wybory w roku 2010, to co zrobiła Platforma, to oczywiście obniżyła wiek emerytalny, w 2011. Platforma podwyższyła wiek emerytalny, chociaż nic w czasie kampanii wyborczej nie mówiono. PiS obiecał obniżyć i obniżył. I teraz nikt nie może mieć pretensji dzisiaj do Prawa i Sprawiedliwości, nikt nie może mieć pretensji do Donalda Trumpa, że realizują program, który obiecali. Natomiast kto się obraża?
ci, którzy żyli z łamania obietnic, ci, którzy nauczyli się żyć w tej, nazwijmy to, zmanipulowanej mniejszości społecznej, która była zmobilizowana, bo żyła z tego. I to, co widzimy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, te manifestacje nieduże, bo to jest 5000 osób. Jak na Stany Zjednoczone to jest nic, w Waszyngtonie manifestacja 5000 osób. To żywcem przypomina manifestację KOD-u w Polsce i tak dalej. Można powiedzieć, że to tyle, jeśli idzie o wytłumaczenie mechanizmu. Natomiast szczegóły są o wiele bardziej już ciekawsze i pikantne. Wprowadzenie zakazu dla takich państw, obywateli takich państw przy lotu do Ameryki jak Syria, Liban, Irak, Iran, Jemen, Sudan i Somalia wskazuje wyraźnie, że są to właśnie kraje o większości muzułmańskiej, kraje, gdzie wrze wojna. I teraz Donald Ameryka ustami i decyzjami podpisanymi przez Donalda Trumpa po prostu broni się przed przelewem tej wojny na swoje terytorium. Czy my musimy tłumaczyć, że terroryści pochodzą często z tych krajów, że fali emigrantów są, tylko że Europa nie ma dzisiaj instrumentów radykalnych i zdecydowanych, bo jest uwikłana w procedury unijne, takie jak ma Ameryka, która jest państwem unitarnym i prezydent może szybko podjąć taką decyzję i uwaga, wprowadzić ją w trybie natychmiastowym. W Europie byłoby to absolutnie niemożliwe. Więc prezydent podejmuje tę decyzję w obronie swojego kraju. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz. Jednak wiąże to, co się dzieje w Ameryce z tym, co się dzieje w Polsce. Otóż dzisiaj bardzo ciekawa konferencja prasowa ministra spraw wewnętrznych pana Mariusza Błaszczaka, który powiedział, że będą wzmocnione procedury deportacji nielegalnych emigrantów, którzy przybywają na teren Polski. Informacja, że podejrzany o zabójstwo w Ełku imigrant powinien być deportowany. Być może nie doszłoby do tego zabójstwa w Polsce, gdyby natychmiast deportowano tego człowieka. Więc po prostu powiedzmy sobie szczerze, że Polska też stara się skorzystać z tego, że jest dzisiaj oczywista kwestia, że jest zbyt dużo emigrantów przypływających nielegalnie na tereny poszczególnych krajów po to, żeby tworzyć często tam struktury oczywiście terrorystyczne. Teraz z pewnymi zastrzeżeniami. Nie można wrzucać wszystkiego do jednego wora. Tego samego dnia, gdy wydano w Stanach Zjednoczonych dekret pana prezydenta o zakazie wjazdu z tych krajów wymienionych, poinformowano, że będą oddzielne procedury dla osób, które się jednak ubiegają i mają ku temu powody, żeby się tam znaleźć w Stanach Zjednoczonych. I zaznaczono, że taką grupą uprzywilejowaną będą chrześcijanie z Syrii. To było wyraźnie powiedziane. Uchodźcy chrześcijańscy będą traktowani w sposób uprzywilejowany. No więc powiedzmy sobie szczerze, nie można tu zarzucić jakiegoś działania takiego, byśmy powiedzieli, bez niuansów. Inna rzecz. Ludzie, którzy są zatrzymani w związku z dekretem przed uzyskaniem wizy, bo Stan Zjednoczony wizę dostaje się po wylądowaniu, po przejściu procedury weryfikacyjnej, dopiero urzędnik imigracyjny daje wizę, zgodę na wjazd. To, co my mamy przed wyjazdem do Ameryki, to jest tak zwana promesa wizy, że możesz jechać po to, żeby na miejscu już tą wizę ewentualnie dostać po decyzji urzędnika imigracyjnego, więc jest duża część osób na lotniskach i te osoby też są wypuszczane. Po prostu jest weryfikacja, na jakiej zasadzie one były w Stanach Zjednoczonych, jakie mają dokumenty i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest tak, że te wszystkie osoby zostały zatrzymane, ale zgodnie z dekretem musiały przejść dodatkową weryfikację. Kolejna rzecz, bardzo istotna. Czy ktoś zakłada, że ta decyzja była podjęta bez konsultacji ze służbami wywiadowczymi Stanów Zjednoczonych? Takiej osoby nie ma, nikt o tym nawet nie mówi, nawet najbardziej nieprzychylne prezydentowi Trumpowi stacje tego nie twierdzą, bo wiadomo, że on musiał się skonsultować ze służbami specjalnymi wywiadowczymi przed podjęciem tej decyzji. Widać, to było uzasadnione, co zrobił. I oczywiście tutaj dodajmy jeszcze jedną rzecz, że są niektóre radiostacje telewizyjne, nie chcę wskazywać palcem, ale to bardzo łatwo, jak ktoś śledzi zachodnie, szczególnie amerykańskie media, które zachowują się przynajmniej tak samo albo jeszcze gorzej jak niektóre stacje prywatne telewizyjne, które dzień w dzień atakują rząd Prawa i Sprawiedliwości. Także niestety mechanizmy są podobne. To, że myśmy się w nie wpisali, to tylko chwała dla nas, że my prędzej nadepnęliśmy na stopę, na odcisk temu międzynarodowemu, jak widać, establishmentowi. I są to te same stacje telewizyjne, które atakują rząd, prezydenta polskiego, panią premier. Te same stacje amerykańskie teraz krytykują Donalda Trumpa. Więc tak to w ogólnym skrócie. Natomiast prawdziwa ofensywa dyplomatyczna amerykańska trwa od pierwszego dnia. Te rozmowy telefoniczne, które Donald Trump po kilka dni odbywa z głowami państw, wczoraj odbył i przedwczoraj, w ten weekend był bardzo pracowity dla pana Donalda Trumpa, odbył rozmowy z 6 szefami państw. Australia, Francja, Niemcy, Rosja, Meksyk. To pokazuje po prostu siłę tego państwa. Nikt temu człowiekowi nie odmawia współpracy.
co najwyżej negocjują warunki współpracy. Pan Donald Trump powiedział, że jeśli prezydent Meksyku chce przyjechać na wizytę do Waszyngtonu, to musi zdeklarować i zapłacić za ten mur między Meksykiem a amerykańskimi. No tutaj wyszedł z niego twardy negocjator. Ja myślę, że z tego ustąpi, tak mi się wydaje z czasem. Tak czy inaczej mur będzie stawiany, już chyba zaczął być budowany. Zresztą a propos muru przypomnijmy, że pierwszą decyzję o postawieniu muru podjął kiedyś prezydent Clinton. I mówił o tym w czasie swojej kampanii, już kilkanaście lat temu, czy nawet więcej. Clinton to jest 20 lat temu kampania, więc dlaczego oskarżamy dzisiaj pana Donalda Trumpa o to, że realizuje to, co inni obiecywali? Tylko różnica między panem Clintonem a Trumpem jest taka, że Clinton tylko mówił o tym, a pan Trump to robi. I za to go, tak jak mówiłem przed chwilą, właśnie się krytykuje. No i jeszcze jedno tylko zdanie, może bardzo takie istotne, ten sojusz, taki strategiczny sojusz, czy też może powrót do tego sojuszu brytyjsko-amerykańskiego, anglosaski sojusz, jest nawiązanie do słynnej karty atlantyckiej, do tego, co Churchill robił w tej sprawie. Myślę, że tutaj to jest ogromna szansa oczywiście dla Wielkiej Brytanii. Jest to wzmocnienie pozycji brytyjskiej w czasie Brexitu. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że to zaproszenie Donalda Trumpa do strategicznego sojuszu handlowego, utworzenie wspólnej strefy wolnej od cła między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, no jest to ogromny atut przetargowy w negocjacjach dla rządu brytyjskiego w czasie Brexitu. Bardzo myślę, że... Proszę. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za ten komentarz. Oczywiście prezydent Trump rozpoczyna swoją prezydenturę i to już rozpoczął ją na dobre, z takim przytupem powiedzielibyśmy, ale to nie ostatni krok, który czeka jego, no i także nas w całej tej geopolitycznej układance, w którą wchodzi jako twardy polityk, twardy przywódca supermocarstwa, jakim są wciąż Stany Zjednoczone. Tak. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję ojcu, dziękuję radiosłuchaczom za uwagę. Naszym gościem był były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, pan Dariusz Sopków. Są 3 minuty po 14, za chwilę wiadomości. Zapraszaliśmy i na których czekaliśmy, powiedział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wziął udział w inauguracji polsko-amerykańskich ćwiczeń wojskowych w Żaganiu. Na dziś zaplanowano wspólne zadania ogniowe dla pododdziałów. Prezydent Polski, witając sojusznicze wojska, podkreślił, że jest to chwila dziejowa. Przypomniał, że jeszcze niedawno w Żaganiu stacjonowały obce jednostki. Przez dziesiątki lat, no nie tak bardzo dawna, bo niecałe 30 lat temu tu w Żaganiu stacjonowały jednostki armii, którą kazano nam wtedy uważać za sojuszniczą, a której do Polski nie zapraszaliśmy, zwłaszcza nie zapraszaliśmy, żeby tu została. I czuliśmy się zniewoleni. Dziś przyjechali nasi sojusznicy, będący symbolem wolności i porządku na świecie, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Sojusznicy, których zapraszaliśmy i na których czekaliśmy. Jako przedstawiciele narodu, jako przedstawiciele Polaków, wielkiej tradycji militarnej polskiego oręża, witamy z wielką radością naszych amerykańskich sojuszników.
pododdziały 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 4. Dywizji Piechoty przybyły z Kolorado do Polski i innych krajów regionu w ramach wzmocnienia wschodnich obrzeży NATO. Około 3,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy rozpoczęło pierwszą 9-miesięczną zmianę w ramach stałej rotacyjnej obecności. Amerykańska Brygada Pancerna została rozlokowana w Polsce w Żaganiu, Świętoszowie, Bolesławcu i Skwierzynie. Od lutego jej pododdziały przemieszczą się do innych państw, by ćwiczyć z europejskimi sojusznikami. Śledztwo w sprawie dzikiej reprywatyzacji nareszcie rusza we właściwym kierunku i nabiera tempa, ocenił poseł Andrzej Melak. Polityk, który był radnym miasta stołecznego Warszawy, odniósł się do zatrzymania przez CBA 5 osób w związku z reprywatyzacją w stolicy. Wśród zatrzymanych jest znany warszawski adwokat Robert N., były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Jakub R., rodzice byłego urzędnika Wojciech R. i Alina D., a także Marcin L. Wszystkie osoby mają być przesłuchane w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu. Zatrzymani usłyszą zarzuty m.in. innymi o charakterze korupcyjnym. Poseł Andrzej Melak mówi wręcz o strukturach mafijnych. To była jedna wielka rodzina mafijna. Tak to zwykle jest, jak słucha się, patrzy najbardziej zaufane osoby. No to zawsze szukali się w rodzinie, mieli do siebie zaufanie. To właśnie było to, przed czym tak zbraniali się, że tylko mogli być zatrudniani ci, do których można mieć było zaufanie. Przeciwnicy polityczni, czy nawet zwykli obywateli w tych urzędach, w tych komórkach urzędów miasta nie mieli prawa być zatrudniani. Jak ustalił portal w polityce.pl, zatrzymania dotyczą nieruchomości przy placu Defilad, dawna ulica Chmielna 70 w Warszawie. W prokuraturach prowadzonych jest w sumie około 100 różnych postępowań dotyczących reprywatyzacji w stolicy. W pierwszym półroczu 2017 roku mamy poznać program finansowania energetyki jądrowej, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. W ubiegłym roku rząd zobowiązał Ministerstwo Energii do przedstawienia w pierwszym kwartale bieżącego roku nowego modelu finansowania polskiej elektrowni jądrowej. Natomiast do końca roku ma być zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej. Obecnie w przemyśle jądrowym w Polsce pracuje około 300 firm. Otwarcie się na tego typu energię da nowe miejsca pracy, wskazuje resort. Żeby utrzymać energetykę węglową i wielkości emisyjne zalecone przez Komisję Europejską, energetyka jądrowa jest potrzebna, powiedział minister Krzysztof Tchórzewski. Jeszcze przez kilkadziesiąt lat na pewno energetyka węglowa będzie naszym priorytetem. Chodzi o strategiczne bezpieczeństwo energetyczne, jest to nasze źródło energii. Więc z tego typu tytułu pewnym uzupełnieniem powinna być ta energetyka jądrowa. I tutaj jest kwestia tego typu, że chciałbym porównać w eksploatacji. Otóż energetyka jądrowa jest droga. Rzeczywiście jest droga w budowie, ale energia później jest pewna i tania. Ale jeżeli popatrzymy na całość kosztów eksploatacyjnych, to na przykład energetyka jądrowa jest dwa razy tańsza niż na przykład elektrownie wiatrowe na morzu. Ona mniej więcej w kosztach ogółem jest podobna jak energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa, bo energia z energii wiatrowej jest około 2,5 razy droższa niż energia z elektrowni węglowej. Polska Grupa Energetyczna, której spółka PGE EJ1, która ma przygotować i realizować proces inwestycyjny budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, zapowiedziała, że pierwszy blok jądrowy ruszy w roku 2029. W tym tygodniu kierowcy mogą mieć powód do zadowolenia. Analitycy rynku paliw spodziewają się nieznacznych spadków cen na stacjach benzynowych. Powodem jest m.in. umacniająca się w relacji do amerykańskiego dolara złotówka. Za litr najpopularniejszej benzyny zapłacimy około 4 zł i 68 groszy, oleju napędowego 4 zł i 60 groszy. Kierowcy samochodów zasilanych autogazem za litr zapłacą 2 zł i 18 groszy. Około miliona podpisów złożono już pod petycją przeciwko wizycie państwowej prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii.
ma do niej dojść w 2017 roku. Wizyta państwowa oznacza spotkanie z królową Elżbietą II. Petycja głosi, że prezydent Stanów Zjednoczonych należy wpuścić do Zjednoczonego Królestwa jako szefa władzy wykonawczej. Krytycy Trumpa wskazują, że nie powinien być zapraszany do składania wizyty państwowej, gdyż byłoby to żenujące dla królowej. W petycji wskazano na wulgarność Trumpa. Agencja Associated Press napisała, że o odwołanie wizyty państwowej Trumpa zaapelowały też trzy brytyjskie partie opozycyjne. Zgodnie z brytyjskimi przepisami wszystkie petycje, pod którymi znajdzie się ponad 10 tysięcy podpisów, powinny otrzymać oficjalną odpowiedź od rządu, a te, które uzyskają poparcie ponad 100 tysięcy osób, powinny być przedmiotem debaty parlamentarnej. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych rozmawiać będziemy na temat zarządzania ruchem na polskich drogach. Gościem programu będzie Andrzej Maciejewski, zastępca generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Kochana rodzina Radia Maryja, drodzy przyjaciele, komu zależy na człowieku, by był szczęśliwy na ziemi i w wieczności, a dzięki niemu byli inni szczęśliwi, dba o rozwój człowieka wszechstronny. Nam zależy na każdym człowieku, dlatego podejmujemy wiele inicjatyw. Pragniemy kształcić i formować także dzieci i młodzież i czynimy to etycznie, mądrze, po Bożemu i dla ludzi. Dzięki 1% podatku na Fundację Nasza Przyszłość od Państwa na edukację i patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży raz po raz organizujemy również warsztaty dla młodzieży w kampusie akademickim w Toruniu. Najbliższe w lutym od 9 do 12 lutego. Informacje pod numerem 56 610 72 00. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Warsztaty prowadzone są przez ludzi wartościowych i specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Warsztaty, zajęcia i noclegi są w bardzo dobrych akademikach i darmowe, bardzo dobrych warunkach. To znaczy, darmowe mówię, to znaczy bezpłatnie. Zauważamy jednak, że jeżeli coś jest darmowe lub tanie, to niektórzy tego nie cenią lub nawet ich to demoralizuje. Dlatego wybieramy wyjście pośrednie. Warsztaty są bezpłatne, zaś posiłki tanie, przygotowane na miejscu przez wykwalifikowanych kucharzy, kupują sobie sami uczestnicy. Na pierwszy dzień, już na 9 lutego, zapraszamy młodzież muzykalną, śpiewającą, grającą na instrumentach. A więc muzyczne warsztaty od 9 już i prowadzi je pan Zbigniew Małkowicz, twórca zespołu, wspaniałego zespołu Lumen i ludzie z tego zespołu. Warsztaty dziennikarskie, aktorskie, taneczne, politologiczne, kulturowe zaczynamy 10, też w południe o godzinie 12 przyjazd. Zakończenie będzie warsztatów w niedzielę około godziny 14. W programie również codziennie msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Jeszcze raz przypominam, informacje można otrzymać pod numerem telefonu 56 610 72 00. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. By zapisać się na te warsztaty, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przysłać go. Można pobrać go pod adresem wskasim.edu.pl. Powtarzam, wskasim.edu.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zależy nam na tym, by ludzie byli szczęśliwi, mądrzy, dobrze uformowani. Dlatego i te warsztaty. W przyszłości, proszę Państwa, myślimy, szukamy tylko terminu jeszcze, o warsztatach filmowych dla młodzieży. Warsztaty filmowe. Bóg zapłać za współpracę.